I teraz cały Kołobrzeg! Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwone. Polska. Prawda jest taka, proszę państwa, że ten program daje nam niewątpliwą radość i przyjemność, wow, że możemy gościć nasze złote medalistki z Rio. Złote, wspaniałe, wielkie brawa! Dziękujemy! 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 Wow! Nasze złote wioślarki przedstawiamy państwu: Magdalena Fularczyk-Kozłowska oraz Natalia Madej. Dzień dobry. Witajcie dziewczyny, bardzo jesteśmy wam wdzięczni przede wszystkim za to złoto, ale wiem, że jechałyście do Rio po złoto. No tak, faktycznie my wiedziałyśmy, co my chcemy w Rio zrobić, przygotowałyśmy się do tego długie, długie lata treningu i byłyśmy na tyle przygotowani fizycznie i psychicznie jakby, że wiedziałyśmy, że nas po prostu na to stać. Zdawałyśmy sobie sprawę, że igrzyska są naprawdę specyficzne zawody, to nie są mistrzostwa świata, nie są mistrzostwa Europy, tak jak było w sumie pokazane na niektórych obrazkach i z faworytami, no ale można powiedzieć, my wiedziałyśmy, co chcemy zrobić i po prostu zrobiłyśmy to, jesteśmy przeszczęśliwe. Mogę? Hej. Mogę? Tak. O, jaki dziewczyny on jest ciężki lubią bardzo. Brąz, ale jak się okazuje, także kochają złoto, bo jesteście pierwszymi naszymi olimpijkami, tak, które zdobyły na olimpiadzie złoto, chociaż nie jedynymi. Mamy w sumie, proszę państwa, 11 medali. Ile hektolitrów potu kosztował ten ciężki złoty krążek? Znaczy, my do tego medalu trenowałyśmy właściwie przez całe swoje życie. Ja trenuję 13 lat, Magda troszkę dłużej, bo 16 i to się zaczyna stopniowo od Mistrzostw Polski, poprzez Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, ale tak naprawdę, kiedy ta poprzeczka jest coraz wyżej, to ten medal olimpijski jest najważniejszy. To jest 16 lat treningów dzień w dzień. Tak. Po ile godzin? No, dziennie od 6 do 8. Co? Jak normalna praca. Czyli 2 razy dziennie trening. Tak, 2 wolne popołudnie dostajecie. W te i we w te. Ale nie tylko to, bo wiosła to nie tylko wioślarstwo i łódka, ale to także ergomet, siłownia, aha, bieganie, narty, rower, pływanie. Ale czy ten dzień zaczyna się tak wcześnie rzeczywiście, 6:30? Tak. Zaczynamy czasami rozruchem. Rozruchem przed śniadaniem jeszcze, jakieś pobudzenie 40-minutowe, później śniadanie, pierwszy trening, obiad, drugi trening i dopiero wieczorem, kiedy już jest po tych treningach, można odetchnąć i się zrelaksować. Opowiedzcie nam trochę o tym finałowym biegu, bo wiem, że zaskoczyły was Brytyjki, tak? Że tak trzymały się was długo. No tak, można powiedzieć właśnie, ktoś mi wczoraj zadał pytanie, czy to my trzymałyśmy się Brytyjek, czy one nas. Mhm. Mi się wydaje, że one nas, bo po prostu to nie był pierwszy bieg, który z Brytyjkami jakby jechałyśmy, no znamy się doskonale z tymi osadami, jechałyśmy nawet z Brytyjkami półfinał, także mhm, i tam można powiedzieć szybciej wyszłyśmy na prowadzenie. Myślę, że ostatnim tym atakiem było to na 200 metrów przed w ogóle metą. Tam po prostu ja widziałam już, że zbliżamy się do Brytyjek, że zaczynamy je zjadać, można powiedzieć, i tylko krzyknęłam do Natalii: jedź! No i pojechała. Jakie to jest uczucie, kiedy wiesz, jeszcze nie jesteś na mecie, ale już wiesz, że będzie złoto? Co się wtedy czuje? Znaczy, powiem szczerze, że jak wystartowałyśmy i gdzieś po 1000 metrów już wiedziałyśmy, że mniej więcej jesteśmy na kolorze, że tak powiem, to absolutnie nas to nie zadowalało, bo tak jak Magda mówiła na początku, nas interesowało złoto, kibice, znajomi, wszyscy napisali, że to złoto na nas czeka, dlatego my tak bardzo w to wierzyłyśmy i wiedziałyśmy, ja też widziałam gdzieś kątem oka, że Brytyjki cały czas są obok nas, gdzieś ta rufa tutaj się pokazuje i wcale nie odjeżdżają. Wyścig, tak jak Magda mówiła, był bardzo długi i wpływając na te ostatnie 500 metrów, my też bardzo się dobrze znamy z naszymi rywalkami i one zawsze gdzieś pękały. Wiedziałyśmy, naprawdę, to się czuje, bo jakby mogły, to by gdzieś wyszły i czekałyśmy na te ostatnie 500 metrów, żeby się jeszcze rozpędzić, jeszcze się bardziej rozbujać. No, ostatnie 200 metrów i te 100, gdzie jeszcze tam dokręciłyśmy. Ja w ogóle serdecznie też gratuluję formy, bo jak wiemy, można być naprawdę bardzo zmotywowanym i tak długo się przygotowywać, a przychodzi ten dzień i formy nie ma, czego doświadczyliśmy już na tych igrzyskach, prawda? No myślę, wam się udało, byłyście w formie, miałyście power, dałyście radę. Wszystko zagrało. Tak, no ale myślę, że ta forma to też przygotowanie naszego trenera, Marcina Witkowskiego, który po prostu strzelił z tym wszystkim, z tymi całymi przygotowaniami, tym bardziej, że my w maju miałyśmy mały kłopot zdrowotny. Ja przez dłuższy czas po prostu byłam na L4, jeśli można to tak nazwać, i nie trenowałyśmy wspólnie. I to też trzeba było te plany pozmieniać, bo plan na igrzyska był już napisany rok wcześniej, jak mamy trenować, co i gdzie, ale trener jest na tyle mądry i na tyle doświadczony, że wie, co z nami robi, zna nas też nie od dziś, bo trenujemy z nim już 7 lat, więc... Ja się też cieszę.
cieszę swoją drogą, że zwróciliśmy uwagę, znaczy dzięki wam właśnie, na wioślarstwo w Polsce, bo przecież wioślarstwem stoi nasz sport. Mamy, pamiętamy przecież znakomitych też olimpijczyków, Sycz Kucharski, też zdobywali medale, więc teraz za waszą sprawą jak gdyby znowu wracamy do tego wioślarstwa. Przed wojną przecież Polskie Towarzystwo Wioślarskie wyprawiało najpiękniejsze bale w Warszawie. Tak, rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, my się bardzo cieszymy, że wioślarstwo, no i nie ukrywajmy, jest niszowym sportem tutaj u nas w Polsce, ale gdzieś tam sprawiłyśmy to, że ludziom się przypomniało o nas i tak jak pani mówi, my z głównych imprez cały czas przywozimy medale, my wioślarze, mówię, tak samo z Igrzysk Olimpijskich, nie pamiętam, kiedy nie przywieźliśmy tego medalu. No i to też zasługa naszych trenerów właśnie, dobrzy zawodnicy, dobre szkolenie, dobrzy trenerzy, także zarówno kadra trenerska, jak i kadra ta zawodnicza, to wszystko się tak napędza i te wyniki są. W imieniu, piękny sport. W imieniu całej Polski dziękujemy. Jeszcze raz. Dziękujemy! Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, nasze złotka olimpijskie.